Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj Edgar, za którego staram się dziś Paweł 12 skalną STZ.pl. Bitwa droga wojownika, bitwa będzie naprawdę konkretna. Będzie strzelanie, strzelanie, jeszcze raz strzelanie. Jakby ktoś nie zauważył, to będzie to trochę postrzelanie. Co prawda o samym Edgarze materiał był, więc pewnie za wiele się tu o nim nie będę rozgadywał. Jakby coś, to zapraszam tam. Bitwa droga wojownika, więc mapa nie zbyt łatwa, tym bardziej, że mamy tylko jednego DDK w bitwie, więc za wiele spota może nie być. Trzeba mieć to na uwadze, że może być słabo ze spotem, ale jeżeli przeciwnik będzie chciał, podpływał i będzie chciał współpracować, to czemuż by nie? Płynie nam w sumie przed nami taka mała formacja tarło, za nami w sumie nasi się też ustawiają w formacji tarło. Trzeba będzie uważać w tym dymie na ewentualne torpedy, ale hydro pracuje. Paweł aktualnie tutaj gra z dymem, bo jak zaznaczył, próbował grać z radarem, ale obecnie super okręty łykają, super fokus. Wcale się nie dziwię, Edgar jest, jak się wyświeci, to dosyć łatwy do zatopienia. A jest to bardzo trudny przeciwnik, jak się go mu pozwoli, to zrobi naprawdę konkretny wynik, co w sumie ta bitwa będzie pięknym pokazaniem tego. Przypominam, że możecie podsyłać swoje bitewki na kontakt @drwik.pl, na e-mail proszę ze screenami, najlepiej też z kapitanem jakby ten, bo dużo osób później pyta pod materiałami, jak zbudować kapitana, więc Paweł też ma prośbę, jak będziesz to oglądał, to wrzuć swojego kapitana w komentarz, bo myślę, że ktoś tam będzie zainteresowany. Jak na razie fajnie, w sumie z tej strony jakiś może nie być, chociaż w sumie tutaj ludzie też się potrafią poustawiać za wyspami i wtedy jest problem z tym spotem, ale no tutaj jak na razie wszystko ładnie współpracuje. Montana nasza poszła niby na szeroko, a jednak odbiła się od wyspy, jak nie wiem czy widzicie tą Montanę tutaj, widać, że przyłożyła w wyspę i w zasadzie jest aktualnie na wstecznym. Fokus na Yamato, ładnie tutaj ta pierwsza sława za 6000 wlazła. No Edgar jak siądzie, no to siądzie i pracuje na razie jakieś takie małe popierdółki, ale w końcu zaczęło wpadać takim tam, gdzie trzeba. Torpedowanie przy okazji, żeby potencjalnie przeciwnika też ewentualnie odstraszać. No w sumie dedek przeciwnika potencjalnie powinno być po drugiej stronie, bo on chyba nie jest w żadnym dywizjonie, nie. Także jeżeli nie ma w dywizjonie, to powinno wylosować dedeki po tej samej stronie mapy jakby, czyli jak jeżeli nasza Yamagiri jest tam, to od nich też co prawda coś bierze C. Montana to w zasadzie zaraz zejdzie tak swoją drogą. Nie zwróciłem uwagi teraz na tym, bo Paweł też zauważył, mówię, o, Montana i zaraz jej nie będzie. O, co za przypadek. No ale w sumie właśnie straciliśmy Yamagiri kontra Yamagiri. Dobry plan, co mogło później tak. Ja ostatnio w ogóle nie ogrywam wysokich tierów, bo była bitwa na dublony, więc wiele osób wyciągnęło swoje super okręty tylko po to, żeby zrobić jak najszybciej bitwę i wiadomo jak to się skończy. Gdzie widzi Hanovera czy Satsume, która idzie na YOLO, bo tak szybciej, no to się w scyzorybki się nie otwiera. No ale mniejsza z tym. Bitwa nam się powoli, że tak powiem, zagęszcza. Dedek był, dedeka nie ma. Można powiedzieć, że straciliśmy 100% dedeków, nie? Tryb alternatywy przez chwilę odpalony, bo Paweł wiedział, że się schowa zaraz za wyspą, więc można na szybko puścić. Może coś tam, o ładnie, 5 wlazło, plus 3, ładnie 8000 na szybko Woostera. Wooster groźny przeciwnik, nie można go zostawiać o tak. O, Duncan, piękny przeciwnik. Duncan, miękko, będzie wchodziło ładnie. W sumie tutaj ładnie, Paweł. Myślałem, że to będzie bitwa raczej na spokojnie, a tu Paweł, proszę bardzo, na pierwszej linii cały czas jest tym swoim Edgarem. Te nasze pański tam, nie będę tego komentował, najważniejsze, że się dobrze bawią. Hindenburg bierze, będzie próbował brać kapa, za to Duncan zaraz będzie miał plażnik taktyczny, tak jest, tak zwana wymiana załogi przy plaży, no to trzeba mu tam przy okazji dekapa, żeby nie wziął, trzeba dopóki się świeci, trzeba go tutaj fokusować, tym bardziej, że tutaj jak będzie ładnie gdzieś w śródokręcie, gdzieś nie po wieżach, to będzie ładnie wchodzić to obrażenie, zaraz, ja tu sobie gadam, a tu zaraz stuwa pyknie, 4 obrony, także bazowe pracuje, no tu Paweł bazowego nastuka konkretną ilość, rzadko się widuje aż taką ilość, więc szacuneczek. I nie, ten tanka zaczął się odwracać trochę bardziej tyłem, więc pewnie zaczną trochę częściej rykoszety wchodzić, ustawiać. Ciekaw jestem, czy Hindenburgowi uda się zrobić to kapa, czy w sumie nie widzę, czy, że tak powiem, prowadzi ogień, czy nie, ale chyba nie, jak już zaczął brać tamtego. A, dobra, lotnia przyleciała i zabrała fraga, oczywiście bohatersko lotnia przepłynęła, no w sumie kawałek mapy, ale przepłynęła i zabrała. No to co? No nie ma spota, nie? Nie ma roboty, nie ma... O, Yamato na wstecznym. Jak miło z jego strony. O, samoloty się przy okazji pokazały. Cyk, coś tam spróbujemy mu poobijać. Z tego co widziałem, to chyba po podsumowaniu na Yamato chyba najwięcej HP-ków uda się ustukać. Więc trochę tego Yamato jeszcze tutaj będzie. Ohio gdzieś tam na daleko. No jest ich tutaj konkretna ilość. Jest na czym nabijać HP-ki, jest lepianka. Tylko Paweł trochę wyżej.
Trochę wyżej, tak. O, 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 właśnie, dokładnie, dokładnie. No i teraz elegancko wchodzą. Chyba Yamato zaczęło dać. Tak, Yamato powoli bierze, że tak powiem, nogi za pas i zaczyna się zbierać w drugą stronę. Ten Ustad tutaj był bardzo groźny, bo on mógł tu wejść z niespodziewanym radarem, ale na szczęście się wycofuje. Gdyby Ustad poszedł tutaj między wyspami i wyradarował nam Pawła, no to tu bitwa mogła się już skończyć. Szybki fokus od Yamato, Ohio. Tak naprawdę to wystarczyła jedna dobra salwa z Ohio czy z Yamato i byłoby pozamiatane. Ale na szczęście Ustad się postanowił wycofać, dzięki czemu możemy się czuć tutaj ciut bezpieczniej. Dziwne też, że nikt nie próbuje Pawła w dymie fokusować, chociaż w sumie dopóki się świecą nasi, to nikt się raczej nie będzie interesował tutaj jakimś tam małym Edgarkiem gdzieś tam. Tam w dymie tutaj siedzi sobie robią, dobra, niech se strzela ta plunka po ty troszkę, to nie ma co tam zwracać na niego uwagi. No właśnie, nie ma co zwracać uwagi. Tak średnio bym powiedział. No i niestety Hindenburgowi nie udało się zrobić tego kapa. Idzie United, w zasadzie idzie, leci United. Trzeba uważać, bo się świecimy. Jakaś salwa chyba, tak? Było ostrzeżenie o salwie. O, przepraszam. Było ostrzeżenie o salwie. To chyba nawet było z dodatkowej. O, a ja pod dodatkową, ciekawe. I nie udało się wyminąć. Close. Teraz zapewne ja bym spróbował wejść do kapa jednak i dopiero tam się dymić i spróbować wziąć jednak do kapa, no bo mamy stratę jednego okrętu, no i najważniejsze, mamy stratę jednego DDK, a na dominacji ten niszczyciel najważniejsze, żeby przeżył i to jest właśnie klucz do zwycięstwa w bitwie, żeby to wygrać musi przeżyć, chociaż w sumie z drugiej strony jakby próbować, to tamto Ohio cały czas puszuje. Ustad na szczęście trzyma się na daleko i wystarczy, jak widać, do Ustera wystarczy strzelić za dwa razy i nagle on się odwraca, więc to jest dobry plan. Tak odganiać trzeba radar. Gość jest potencjalnie bardzo przestraszony, więc no, cyk, radar i fu, radar. Zerwie salwy, gość się odwraca, więc nie musimy się obawiać, że nam tu podejdzie. Jak tylko się świeci, trzeba tam wypuścić ze dwie salwy, gość wtedy robi z tyłu zwrot i do widzenia, nie? Także to ważna uwaga, tutaj jest Ohio, fokus na Ohio, trzeba się go pozbyć jak najszybciej, bo nasz Dundererek oczywiście już dawno daleko, zaraz będzie po drugiej stronie, a Yamato w sumie to podeszło, więc fajnie, przeciwnik ma kogo fokusować, więc nie męczą nas w tym dymie, natomiast o, a propos, powiedziałem i cyk, leci salwa, ciemno, trafiona, nie, za nisko, trochę wyżej Ohio, trochę wyżej, nie wiem, chyba nie będziesz miał już okazji raczej wypluć już z siebie salwy, tak jest, zaraz będzie Fragens. Cyk, frag numer 1, 175 tysięcy zrobione. Mamy Fragusa, Ohio, na dno. Idzie tutaj gdzieś ta lepianka, tak zwana lepianka, oczywiście prześmiewczo na Lepanto mówimy lepianka. Ohio znowu, Ohio Jezu, Yamato znowu na wstecznym. No to co? Yamagiri, bardzo ważny cel. A dobra, 20 sekund do radaru. Paweł tutaj napisał do Kronstada, że trzeba się... A, Yamagiri jednak popełniło bardzo duży błąd i dało się podejść, więc teraz cyk, raz salwa za 7, cyk, dwa salwa trochę mniejsza, czyli dwie salwy mamy dychę. No i teraz trzeba wykorzystać, dopóki to hydro pracuje, to podejść jak najszybciej, pozbyć się tego Yamagiri i mieć spokój, wziąć tutaj przy okazji porobić Newskiego i zrobić kapa i dopiero później gdzieś tam się bawić z resztą, która się gdzieś tam kręci. No i w zasadzie Yamagiri właśnie przybiło gwóźdź do swej trumny. Jeszcze tak, jeszcze pokaż pełną burtę, dokładnie, tak, dokładnie, pełna burta i cyk, do widzenia. Frag numer 2 i bazowe i rośnie. I teraz pięknie Newski idzie, współpracuje, pokazuje nam jeszcze burtę swoją. Wspaniała współpraca przeciwnika tutaj. Cyk, salwa za salwą. I raz, i dwa, i do widzenia. I Thunderer oczywiście. Bohaterski Thunderer, który obstawia nam gdzieś tam tyły, których nie potrzebujemy. Zabiera fraga, oczywiście. Dziękuję bardzo. Uwaga, idą torpy. Luzik, rej, luzik. I będzie nawet kapson. Więc mamy 212 tysięcy, frag numer 2. I proszę Państwa, Ustad w końcu puszuje, idzie do przodu, widzicie, bo pewnie nikt do niego nie strzelał dawno, więc nie uciekał, dobra, już przestaje, już się nie zgrywam. Fajnie, bo Rupert idzie do C, więc kapa zabierzemy przeciwnikom, mamy przewagę okrętów, ale bitwa jeszcze nie jest, że tak powiem, wygrana, a jest punkty, widzicie, niby przewaga jest, ale to chwila, moment, wiecie, jedna salwa i po Edgarze, coś tam Yoshino gdzieś się pokręci. Też pozamiatane, w sumie Dunderer nie ma jakoś super dużo hapeków, więc ta bitwa jeszcze się nie skończyła, jeszcze trwa. Tutaj najprawdopodobniej RPF wskazuje Yamato, tak by się to można było
Tak by się to można było spodziewać, no ale trzeba teraz cyk, kap wzięty, Rupert bierze C, więc trzeba teraz zacząć bronić A, albo raczej walczyć o A, o, to jest lepsze określenie. Tak, RPF gdzieś tam Yamato raczej wskazuje, bo wątpię, żeby United podszedł tak blisko w tym momencie bitwy. Już w sumie wszystko jest możliwe, więc wiecie, nie wiadomo. Tu jest Worcester za wyspą, Paweł tutaj próbował go jakoś wykombinować. Poszła pelota na United, jedno zestrzelenie, a nie dwa. Dobra, nieważne, udało się. Samoloty mają tych HP-ków dużo, bardzo dużo. I teraz pytanie, gdzie jest Yamato, żeby od niego nie wyrwać jakiejś super salwy. Tak, żeby się to nie skończyło zaraz czkawką. Prawda, konkretnie się naprawimy, o ile nie będzie to salwa, że tak powiem, rozpoczynająco kończąca. Leci znowu United, nie, United jest tam gdzieś daleko, także RPF pokazuje nam tutaj Yamato. Nasi się zgrupowali na środku, fajnie, mamy to C, więc Rupert powinien dołączyć teraz do bitwy, tym bardziej, że ma tych HP-czków trochę. No ale bazowego mu teraz trochę wpadło. O, frak jest do wzięcia. Cyk, będzie frak numer 3. O, ładny zrzut. Oczywiście dwa pożary, jak żeby inaczej. I tylko jedno zestrzelenie do Edgara. No, cyk, dobra, nieważne. Fragens jest, frak numer 3. Jeszcze dwa i będzie Krakerson. No i teraz pytanie, cały czas to samo pytanie mnie nurtuje. Gdzie jest Yamato? Żeby nam tu zaraz nie wyszło, że gości odwrócił i będziemy mieli nieprzyjemne spotkanie. Nie, nie odwrócił się. Ale spotkanie jest, na szczęście nie zainteresował się nami w ogóle, więc puścił gdzieś tam salwę, chyba bodajże w Kronstadta, poszła pelota i co, za dwa zestrzelenia tylko, no, no oczywiście, cyk. Ile pożarów? Bez pożaru, ale za 6 tysięcy. Interesujące. Dym? Jednak dym. I ja bym już puszczał torpedy. A, w sumie, dobra. Ślepnąc od torped. Puścił torpedę, ja powiedziałem, że dobra, nieważne. No i teraz pytanie, co wykombinuje Yamato? Ja obstawiam, że Yamato pójdzie na prawą burtę. O, właśnie, pójdzie na prawą burtę i zacznie uciekać. Trochę się naprawił. Ja na miejscu Yamato zrobiłbym obrót i dziobem szedł w Minotaura, tak żeby mu zrobić, tak żeby się go pozbyć. Minotaura, jako przepraszam, Edgara. Sorry, wybaczcie. Gdzieś tutaj w jego stronę i trochę wyżej, Paweł, trochę wyżej. I mniej po wieżach, to będzie mniej rykoszetów. Tak, żeby mu ponad budówkach. Idą torpy i może nie, wyminie Yamato. A widzisz, jakbyś puścił obie, jak mówiłem, to by była torpeda w celu. No ale tutaj zmęczył to Yamato, idzie fokus od naszych, tam gdzieś ten Thunderer z środka też tutaj próbuje, więc w zasadzie Yamato ma w tej chwili policzone raczej nie minuty, chociaż może minuty, bo się zaczął naprawiać. Z tego co widzę, to Paweł wychodzi z dymu, a lotnia jest do wzięcia, tak jest. Jest cukiereczek na dobranoc, raczej smaczne dzień dobry w momencie jak to nagrywam. I leci, leci. No Yamato się ustawił tyłem, więc ciężko będzie mu tam teraz co nieco zrobić, tym bardziej, że już saturacja ostro. Więc teraz ładny fokus na United, chociaż ja bym spróbował to Yamato razem z tego, z boosta sobie trochę postrzelać i zobaczyć co by z tego wyszło. Wchodzi trochę rykoszetów, jest duży kaliber, 253 tysiące już zrobione, 3 fragi, jest szansa na Krakena. No ale pozbyć się lotni to w zasadzie wiadomo, że nie tyle obowiązek, co przyjemność. Więc no, no i kurde, robi się niebezpiecznie, bo teraz Yamato od frontu może nam całkiem konkretnie przydzwonić ten dziób, ale nie, zebrał ładnie fokus. O, będzie czwarty frag! Jest, frag numer czwarty. Czyżby? Numer czwarty, tak, dobra, dobra. Czyżby miał być frag numer 5 na United? Krakensik na lotni, bo zawsze cieszy. 290 tysięcy zrobiony, bitwa się jeszcze nie skończyła. Jeszcze trochę HP-ków wpływa, nasz Kronstadt w tym momencie wykitował. O, poszło z boosta, niestety bierzemy torpy. Niestety. Z boosta raz. Mało. Boosta dwa, jeszcze mniej. Braki penetracji wpadły, bo się trochę odwrócił. No i tam gdzieś to, a jest, mamy Kraken uwolniony, super, wpadło tam gdzieś z tej ostatniej. 5 fragów zrobione, 302 tysiące. Konkretnie został nam Muster z Preussenem, gdzieś tutaj jeszcze lecą samoloty, może się uda coś zestrzelić, żeby podbić trochę jeszcze bazowego. Udało się nawet. No i teraz, kurde, nie ma dymu, trzeba kombinować. Obaj są za wyspami, samoloty właśnie poszły się, no wiadomo co. I możemy sobie za darmo teraz na spokojnie w tego Preussena punktować elegancko, cyk, raz za razem, 5 wlazło. I cyk, i teraz wynik ładnie rośnie. Jest jeszcze szansa na 6 fraga. I ładnie, 318 tysięcy już zrobione. Leci tego gruzu, leci. Jeszcze jakieś samoloty, teraz to chyba zwiadowczy z Preussena nas świeci. Tak, zwiadowca i frag, nie. Jednak nie, lotniarz wziął i wziął i go spalił. Więc niestety zastąpił już tylko Worcester. Niestety lub stety,
Zobaczymy, jak Uster zacznie się ustawiać. Jak można było zobaczyć wcześniej, jak tylko leci salwa, Uster się odwraca. Więc zobaczymy, czy podtrzymuje swoją strategię. A my się będziemy powoli zbierać do podsumowania tej bitwy. A podsumowanie będzie konkretne, bo i wyniczek też jest całkiem zacny. Ponad 1 000 000 w sumie wytankowane w międzyczasie gdzieś tam. No, ewidentnie przeciwnicy nawet nie, w sumie poza tym Ohio'em, to nikt to Ohio'em. O, poza tym Ohio nikt nie próbował tak naprawdę pakować się gdzieś tam w ten dym. Niestety, w sumie niestety, stety dla Pawła, Ohio nie trafiło. No i jest Uster, cyk, salwa numer 1, salwa numer 2 i Uster oczywiście się odwraca. Uster na apekach, ciekawe. Ciekawe, co mu z tego wyjdzie. Słabo mu to wyszło. Słabiutko. No i teraz pytanie, będzie frag numer 6, czy nie? O, ładnie pracuje. No i chyba sobie teraz przejdziemy do tego podsumowania, nie? Bo frag chyba... Raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Się naprawia. Mamy to. Wynik konkret, aż mi się przeglądarka zresetowała, wywaliła. 352 tysiące zrobione, krakening, 6 fragów włącznie, 20 zestrzeleń, 1051 trafień, 8 obron, 1 zajęcie. I proszę Państwa, z tego mamy 4843 bazowego, następny jest Eagle May, robiąc 200. No konkretnie, Paweł, konkretnie. Dziękuję pięknie za podesłanie bitewki. Torped niestety nie udało się trafić. 1 400 000 wytankowane, 352 tysiące zrobione. Bitwa. Wow. Lubię takie bitwy. Lubię. Fajnie tam przeciwnik płynął i robił co, znaczy w zasadzie to Paweł robił sobie z nimi co chciał. 352 tysiące, nie wiadomo kiedy. Pufnęło. Dzięki wielkie, Paweł, za podesłanie. Przypominam o kapitanie. Jakbyś tam wrzucił, to myślę, że parę osób się ucieszy. Dzięki wielkie za obejrzenie również i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych materiałach. Hejo, pa, pa.